u sąsiadów, u państwa Majeranowskich, był ranny akowiec. No i leżał i umarł. Nie było żadnej, nie miał pomocy żadnej lekarskiej. No, gdzie szukać czego? I prawdopodobnie pochowali go tu na rogu w lesie. Sprawa ciągnie się od 2002 roku i już wtedy były podjęte pewne działania zmierzające do ustalenia czegoś więcej o tej mogile Juliusza Ohampla. Który był rok? 42, 43, za czasów okupacji. Ale to kiedyś nikt nazwiska swego właściwego nie podał za Niemca. I za ruskich też czasów, bo mordowali zaraz. Każdy się bał, to było za okupacji. Nikt nic nie mówił, ja byłam dzieckiem. Co kto miał? Taka Marianowska miała mnie powiedzieć. Moja mama tam służyła. I myśmy byli z mamą, ale to dzieci nie wtajemniczali w takie rzeczy. Przecież. Może mama by widziała, jak on tam się nazywał, ale nie wracało się do tego tematu. Umarł zakopany i koniec. Z doświadczenia wiem, że ustalenie w ogóle miejsca spoczynku, często nawet wskazanego przez kogoś, kto w latach okupacji na przykład widział, że tam Niemcy składali ciała zabitych czy pomordowanych, są bardzo trudne do ustalenia. Tutaj jest jakby ten kamień, jest to wskazanie, że w tym miejscu może spoczywać ten żołnierz, ta osoba. I ten grób taki jest. Dzieci ze szkoły przychodziły z nauczycielką i tam ubierali, świeczki świecili. No, a te nauczycielki powymierały, podchodziły. Teraz nikt nic nie wie. Można by na podstawie tych relacji wszcząć postępowanie ekshumacyjne. I tutaj myślę, że gdyby potwierdzić georadarem, takimi środkami urząd nie dysponuje, że takie szczątki się tam znajdują i to takie wstępne badanie nieinwazyjne georadarowe by jakby dało nam pewność, że podejmiemy działania zakończone sukcesem. Kto spoczywa pod tym kamieniem w tej mogile? To był Ukrainiec. On mówił, że to ruskie. Rutytera mówi na Ukraińców ruskie, nie? I one tam u Kuniny nocowały. W nocy to ich nie było, tylko w dzień spały tam. A ktoś oskarżył ich tam na tym Majdanie, to pod Jabłońskim lasem. Jak Niemcy jechały, to ktoś dał znać, że Niemcy jadą, dawaj uciekać. Dwóch uciekło w innym kierunku, dalej do lasu miały. A ten chciał do lasku takiego młodego i tam go Niemiec strugnął, strzelił do niego i go zabił tam i później poszedł, co miał, to go temu zabrał, a jego zostawił. I w nocy przywiezły go stamtąd, pochowały go tutaj na rogu Dąbrowy. Żeby było wiadomo, przy drodze to każdy zobaczy, nie? Na tym drzewie wypisały. Korę ścisały i napisały, jak się nazywa. Ale myśmy się wtedy tak mało interesowali tym, bo to była wojna, to groziło wszystko śmiercią. I do tej pory ten grób jacht.
na wszystkie święty to mu tam świecą, nie? Ze szkoły przychodzą, świecą mu świecki. Jakimi środkami urząd nie dysponuje? Kto spoczywa pod tym kamieniem, w tej mogile? Jakimi środkami urząd nie dysponuje? Nie dysponuje? Nie dysponuje? Kto spoczywa w tej mogile?